Witam Cię w kolejnym filmie z serii Sales Hunter, w którym dzielę się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem, jakie nabyłem w drodze 13-letniego rozwoju osobistego i przejściu od pracownika szeregowego w wielkiej korporacji do właściciela kilku biznesów z milionowymi przychodami, do najlepszego specjalisty w Polsce, jeśli chodzi o sprzedaż telefoniczną, do człowieka, który dziś jest szczęśliwy i dzieli się tym szczęściem z Tobą, pokazując Ci, jak to się po kolei wydarzyło. W dzisiejszym nagraniu chcę powiedzieć Ci o tym, jak powinny wyglądać Twoje relacje z pieniędzmi, żebyś stał się prawdziwym sales hunterem. To, co widzisz za mną, to jeden z lepszych hotelów w Bułgarii, pięciogwiazdkowy. Kiedy zapadnie noc, to stanie się tak przepięknie oświetlony, że będziesz czuł tutaj namiastkę Egiptu. Ten hotel jest doskonałym miejscem na wypoczynek. W pięciu gwiazdkach jesteś obsłużony idealnie, doskonale w każdym najmniejszym calu. Nie musisz kiwnąć palcem, ponieważ wszystko robi za Ciebie obsługa. Na wakacjach oczywiście all inclusive. Dla porównania, po drugiej stronie, zaraz Cię tam zabiorę, jest morze. Zimne, właściwie to porównując do naszego bałtyckiego, to ciepłe. Ale generalnie woda jest zimna z natury. A więc zimne, ciemne, oziębłe, niebezpieczne morze. Stamtąd przyszliśmy, ponieważ wywodzimy się od ryb. To były pierwsze organizmy. Potem pojawiły się ssaki. Wywodzimy się z terenów, gdzie były życiodajne rzeki, jak Tygrys i Eufrat, czy Nil. To tam powstawały pierwsze cywilizacje. Więc woda jest źródłem naszego życia. I z tego źródła idziemy w tym kierunku. Wszyscy idziemy w kierunku dobrobytu, bogactwa, wzrostu gospodarczego, rozwoju. Złota era kapitalizmu, ostatnie 20 lat, 30 lat naszej cywilizacji, to jest rozkwit na niespotykaną wcześniej skalę. Wszystko jest możliwe w dzisiejszym świecie. Możesz stać się lotnikiem, pisarzem, aktorką, kosmonautą, inżynierem. Możesz wybrać dowolną szkołę na całym świecie. Możesz pojechać na dowolne wakacje na całym świecie. Możesz kupić auto takie, jakie chcesz. Możesz posadzić sobie kwiaty przy ogrodzie takie, jakie chcesz. Możesz nie mieć ogrodu. Możesz mieszkać w lesie i żywić się tym, co znajdziesz w runie leśnym. Możesz wszystko. To czemu tego nie robisz? Odpowiedzią są Twoje relacje z pieniędzmi. A konkretnie to, co Ty myślisz o pieniądzach i o ich posiadaczach. Relacje z pieniędzmi, jakie powinien mieć sales hunter, czyli człowiek, który jest skuteczny, jest zaangażowany, jest lojalny, ma efektywność, buduje relacje, jest szczęśliwy, ma to, co wielu ludzi nazywa sukcesem, to jeśli chcesz być sales hunterem, to Ty potrzebujesz te pieniądze akceptować, potrzebujesz się z nimi polubić. Polubić to jest słowo podstawowe. Ty potrzebujesz je pokochać. I teraz się możesz obruszyć, ale jak to kochać? Pieniądze nie są bożkie. Nie będę się modliła do Boga Mamony. Najważniejsze jest zdrowie, najważniejsze są ludzie, najważniejsze są relacje. Karol, nie możesz tak mówić. Okej. To czemu w takim razie ich nienawidzisz? Skoro skrajność nie odpowiada, to czemu jesteś skrajna po drugiej stronie? Ja taka nie jestem. Oczywiście, że nie. Ty nie. Ale kiedy masz dać dziecku 50 zł do kina, to mówisz mu, ty wiesz, ile ja musiałam na to pracować? Kiedy masz iść po podwyżkę poprosić, to grzęźnie ci gula w gardle i się boisz, że nie idziesz tego zrobić, bo niskie poczucie własnej wartości ci podpowiada, nie idź, bo cię wyrzucą z roboty. Kiedy masz pojechać na wakacje, to jak masz zapłacić 5000 za osobę na all inclusive, to mówisz sobie, nie, to my jednak pojedziemy na kemping. Rozumiesz? Patologię tej sytuacji? Ani ich nie kochasz? Ani ich nie lubisz, za to je nienawidzisz. Większość ludzi, która chodzi po tym świecie, nie lubi pieniędzy, ponieważ mają zakodowane, że pieniądze są czymś złym. Generują konflikty, nie dają szczęścia, trzeba być odpowiedzialnym 3 razy bardziej, kiedy te pieniądze się ma.
pieniądze są źródłem nieporozumień, kłótni, nie ma pieniędzy, nie ma problemu, prawda? Pieniądze trzeba ciężko pracować. Ci bogaci to są źli, to są chciwi, oni są kapitalistami, prywaciarzami. My może za dużo nie mamy, ale przynajmniej jesteśmy dobrymi ludźmi. Jak wychowywałeś się w typowym polskim domu, to właśnie przysiąknąłeś takimi tekstami. A więc twoje relacje z pieniędzmi są negatywne. Nie lubisz pieniędzy, brzydzisz się ich. Na poziomie świadomym możesz tego nie widzieć, na poziomie podświadomym pozbywasz się tych pieniędzy. Na poziomie podświadomym, kiedy widzisz człowieka, który ma lepsze auto, to zamiast się nim zainspirować, zapytasz, jak to zrobiłeś, powiedz mi, podpowiedz, co mam zrobić, żeby być taki jak ty, to mówisz, że pewnie ukradł. Przerysuję mu kluczem karoserię. Kiedy widzisz kogoś, kto sprzedaje więcej i zarabia dzięki temu więcej, zamiast podejść do niego i zapytać się, powiedz mi, jak ty to robisz, jaką książkę przeczytałeś, jak zamykasz tą sprzedaż, to patrzysz na niego i mu zazdrościsz, mówisz, że pewnie kręci wały, pewnie oszukuje. No bo uczciwie się nie da zrobić, prawda, w tym kraju pieniędzy. Tak myślą o tym ludzie. Dlatego też twoje relacje z pieniędzmi są podstawowym elementem do tego, żebyś przeszedł tą drogę od oceanu, od morza, od wody do bogactwa. I może nie chcesz spędzać w hotelu pięciogwiazdkowym swoich wakacji, ale możesz chcieć mieć po prostu godniejsze życie, lepsze życie. Nie zadowalać się 2,5 tysiącami na rękę, tylko 10 tysiącami. I drugie 20 tysięcy zarabia twój partner, partnerka. Macie 30 tysięcy miesięcznie. Powiedz, ile problemów by się udało dzięki temu rozwiązać. A czemu tego nie zarabiasz? Ponieważ nie masz dobrej relacji z kasą. Kasę traktujesz jako coś ostatecznego, coś złego, coś niepotrzebnego. Nie rozmawiasz o pieniądzach w domu, nie edukujesz swoich dzieci. Nie jesteś osobą przedsiębiorczą. A taką możesz się stać. Ja też nie byłem osobą przedsiębiorczą, ponieważ pochodzę z maleńkiej wioski popegeerowskiej. Mój tata pracował w PGR-ze, a więc nie przynosił kokosów do domu. Był typowym pracownikiem fizycznym. Nie nauczył mnie tego, jak zarabiać pieniądze, ani jak nimi zarządzać. Ale nie miałem do niego o to pretensji, tylko podwinąłem rękawy i zacząłem uczyć się tego sam. Ponieważ postanowiłem poprawić swoją relację z pieniędzmi. Wskazówki dla Ciebie 3 mam w tym nagraniu. Jak Ty masz poprawić swoje relacje z pieniędzmi? Numer 1. Uświadom sobie, co takiego Ty dzisiaj negatywnego sądzisz o pieniądzach i o ludziach bogatych. Wypisz sobie jak najwięcej takich negatywów. I teraz bądź ze sobą szczery, bo tych negatywów jest tam więcej niż Ci się wydaje. Wypisz sobie jak najwięcej rzeczy negatywnych o pieniądzach. Pieniądze są złe, rodzą dużą odpowiedzialność, robią krzywdę innym ludziom. Na pieniądze trzeba ciężko pracować. To też jest negatywne przekonanie. Na pieniądze trzeba ciężko pracować. Ponieważ jak nie będę pracowała ciężko, to nie zarobię pieniędzy. A tym samym jak mam lekką pracę, biurową, nie namęczę się, to podświadomie będziesz sabotować swoje efekty w tej pracy, ponieważ będziesz uważała, że na nią nie zasługujesz. Gdyż w Twoim programie jest wgrany mechanizm. Tylko ciężko pracując można do czegoś dojść. A więc będziesz pracowała po 12 godzin na dobę, będziesz sabotowała swoje zadania, bo będziesz uważała, że ktoś mnie wsadził na konia, na którym nie umiem jeździć. Niczym kariera, nie kosiadyzm. Jak będziesz uważał, że pieniądze są złe, albo nawet na poziomie świadomym myślisz, nie no, pieniądze są dobre, ale na podświadomym myślisz, że są złe, bo bogaci są źli, to będziesz je podświadomie wydawał. Będziesz chciał się ich pozbyć, bo dzięki temu będziesz czuł się lepszym człowiekiem. Nie będziesz stawiał się na równi z tymi złymi. Mając na myśli negatywne przekonania, chciałbym, żebyś zastanowił się naprawdę nad tymi rzeczami, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać spoko, jest ok, pozytywne, ale spojrzysz drugi raz, nie, to jest problem. To jest numer 1. Numer 2. Zastąp te negatywne przekonania pozytywnymi przekonaniami. Czyli dopisz do negatywów pozytywy. A więc jeśli napisałeś sobie, pieniądze szczęścia nie dają, napisz, pieniądze dają potężne szczęście. Na pieniądze trzeba ciężko pracować, na pieniądze wystarczy łatwo pracować i mądrze. Pieniądze szczęścia nie dają, pieniądze dają szczęście. Dopisz pozytywy. Pamiętaj, żeby nie używać zaprzeczeń typu, jak po lewej stronie miałeś, nie dają szczęścia, to napisz sobie, to powiedz sobie, że pieniądze szczęście dają, zamiast używać zaprzeczenia typu to nieprawda, że pieniądze szczęścia nie dają. Tak? Tylko użyj potwierdzenia. To jest drugi element. I trzeci element to przede wszystkim zacznij marzyć o większych rzeczach. Popatrz, w tym miejscu, w którym jestem teraz,
zaprowadzę Cię później do jeszcze jednego hotelu, pokażę Ci, jak wyglądają te hotele, w których teraz tutaj się obracamy. To są przepiękne miejsca, tutaj są ludzie, którzy są tacy sami jak Ty, którzy gdzieś kiedyś, w którymś momencie swojego życia podjęli decyzję o tym, że chcą przejść tą drogę. Że chcą przejść drogę od biedy, od stanu obecnego, od braku pieniędzy, od łez, od wkurzenia się na świat, że nie mam tego, co chcę. Przeszli tą drogę, po drodze się ucząc, rozwijając, upadając, wstając, zmieniając mindset, szkoląc się, czytając setki książek, próbując, poddając się, ponownie podnosząc, robiąc jeszcze raz. Przeszli tą drogę. I dziś tutaj, w tym kurorcie, w którym jestem teraz, w Złotych Piaskach, w Bułgarii, ludzie, ci, którzy tutaj przyjechali, to są ludzie, których stać na to, żeby pobyć przez tydzień czy przez dwa tygodnie w pięciogwiazdkowym hotelu za bardzo dużo pieniędzy, spędzić ten czas po to, żeby docenić siebie, żeby nagrodzić siebie, żeby ten cały poprzedni ciężki pół roku czy rok móc sobie dziś, teraz odbić. Odbić w ten sposób, żeby mieć siłę i energię do dalszego działania. Ale to są tacy sami ludzie jak Ty czy ja. To są ludzie, którzy któregoś dnia podjęli decyzję o tym, że chcą stać się zamożni. Chcą się stać. I to jest ten trzeci krok. Podejmij decyzję, że chcesz stać się zamożny. Ale żeby Twój umysł miał konkret, do którego zmierza, daj mu powody, dla których miałby się stać zamożny. Daj mu konkretne cele, które on miałby osiągnąć, żebyś Ty mógł stać się zamożny. Na co Ci te pieniądze? Co zamierzasz z nimi zrobić? Co sobie kupisz? Gdzie pojedziesz? Co zwiedzisz? Jak się zachowasz? Jak zainwestujesz w siebie? Jak pomożesz innym? Napisz konkretne rzeczy. I wykonując te trzy kroki, poprawisz w bardzo szybkim czasie swoje relacje z pieniędzmi. I to są kroki trzy, które trzeba wykonywać regularnie. Wystarczy zrobić ich raz. Sugeruję Ci robić je średnio co 3 miesiące, aby odświeżać sobie swoje cele i aby sprawdzać, czy czasem któreś z przekonań negatywnych się nie pojawiło, nie uwypukliło, ale też widzieć, które pozytywne przekonania zaczynają dominować, żeby mieć nad tym kontrolę. Obiecałem Cię zabrać na drugi koniec, na drugi brzeg. Tu za mną widzisz morze, z którego każdy z nas wychodzi jako człowiek. Symbolicznie tutaj się rodzimy. A potem pokonujemy trudną, wyboistą drogę. Wybieramy szkołę, wybieramy studia, mamy pierwsze nieudane miłości, mamy pierwszą pracę, w której jesteśmy traktowani jako najemny robotnik, który nic nie potrafi, musi zdobyć doświadczenia, więc jest mało opłacany. Pierwszy awans, po pierwszym awansie pierwsze rozczarowania, pierwsze porażki, potem podnoszenie się po porażkach, rozwój osobisty, stawianie na siebie, kolejny awans, może potem twoja firma, twoi pracownicy, kolejne sukcesy, kolejne porażki, aż w końcu efekt końcowy jest taki, że stać cię na to, żeby być tam, gdzie są bogaci ludzie, żeby być blisko bogatych ludzi, żeby poznawać innych bogatych ludzi i żeby spędzać czas tam, gdzie oni to robią. Ponieważ ludzie bogaci lgną do ludzi bogatych, a biedni lubią gotować się w swoim piekiełku. Jeśli to nagranie Ci się podobało, koniecznie zostaw łapkę w górę, daj suba na tym kanale. To będzie dla mnie sygnał, żeby nagrywać tego więcej. A ja Ci bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.